No telefon gęsiejszy, to dobrze. No. O, no! To jest farma. A ten przyniósł swój bałek, jak babcia poszła gdzieś, bo nalazłam ogrywankę, bo nalazłam pałeczek. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się wyciągnąć z domów tak liczną ilość naszych mieszkańców, ale myślę i cel jest szczytny, a przede wszystkim to mnóstwo dobrej zabawy, przede wszystkim dla dzieciaków. A naszym celem jest tak naprawdę przemycenie tego, co najważniejsze, czyli po pierwsze tego patriotyzmu, bo tak trudno czasami wytłumaczyć dzisiaj, co to jest ten patriotyzm, a trudno zrozumieć dzieciom, co to ta walka o wolność. Teoretycznie dzisiaj nie musimy już o nią walczyć, jest nam dana, a my staramy się zawsze mówić o tym lokalnym patriotyzmie, czyli o tej odpowiedzialności za tą naszą małą ojczyznę. I przede wszystkim jakby staramy się uczyć odpowiedzialności i umiejętności dbania o tą małą, lokalną ojczyznę, bo dla nas patriotyzm to dbałość o to, co nas otacza, to dbałość o estetykę miasta, to dbałość również o takie bardzo dobre relacje między ludźmi, bo one są najważniejsze, bo wszyscy tworzymy właśnie tą jedną dużą lokalność społeczną i tutaj widać to wspólne zaangażowanie, tą chęć bycia ze sobą, tą chęć stworzenia czegoś wspólnie, a przy okazji stulecia odzyskania niepodległości będzie biało i czerwono, czyli malujemy na tym murze biało-czerwoną flagę, która będzie nam w tym roku niepodległości przypominać o tym dniu zwycięstwa, a jednocześnie o tym, że też od czasu do czasu musimy pomyśleć o tym, że trzeba zadbać o to, co jest tam, wydaje się, raz na zawsze dane. Ja jestem zawsze bardzo dużą optymistką, ale to jest potwierdzony optymizm, ponieważ udało nam się już dużo w Pieszycach zrobić, dużo zmienić, no i nie mogę narzekać na to, że jest to niszczone, że mieszkańcy o to nie dbają i zasada jest taka, to co wspólnie zrobimy, wspólnie o to dbamy. To, co zrobi wyłącznie zewnętrzna siła, nie potrafimy się z tym zidentyfikować, a tym samym może nie do końca nas to interesuje. Więc rzeczywiście mam wielką nadzieję i wierzę w to, że ten mur taki pozostanie.